mi koruna na bransolecie. Nowy dres, MTS, Rolexem w komplecie. Mam dużo gumeczek, bo pliki są coraz większe. Handel na ulicy bez podatku runoleczne. Prędzej się wyręczę niż wezmę tą przytą szmatę. Mam likę w temacie, biorę likę na placie. Puszczam hity latem, po czym jeszcze w tej zimowy. Bilet podpisany jako numer alarmowy. Jedni kłoczą, drudzy zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Jedni kłoczą, drudzy zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Jako balu król zapraszam do tańca kur... Siema, siema, witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj akcja kukurydza znowuż. Jedziemy trochę daleko, bo pod Strzelin. Także no, jedziemy. Wyjeżdżamy, kombajn już pojechał. Ja trochę spóźniony, bo musiałem coś załatwić, ale miejmy nadzieję, że zdążymy i nie będzie długo czekał. Bo trochę poczeka na pewno, ale miejmy nadzieję, że niedługo. No i w końcu się te kurde, bo nie mogłem tego GoPro naładować, kurde, tu zapomniałem, tu to, wczoraj żeśmy kosili, ale już dzisiaj naładowałem i wyjeżdżamy i jedziemy w pole, nie ma co, dwie przyczepy ciągniemy, bo dzisiaj będziemy na skup wozić, prawdopodobnie nie do siebie, dlatego no, będzie ciekawy vlog, będzie co oglądać, dlatego fajno, fajno. I grzejemy, ciągnik już odpalony był. Bo musiałem na komisję tam wojskową, kurczę, do niej zdjęcie, bo zapomniałem wtedy, nie przeczytałem, że to zdjęcie trzeba. I no, i tak to właśnie wygląda. Ale ruszamy i jedziemy w trasę. Jakaś godzina drogi przed nami, lekko, ale zleci szybko i będziemy wozić dzisiaj. Nie ma lipy. No i jesteśmy już na głównej. O, nasz jęczmień. Ładnie, ładnie. Kurde, już jesień ładna, już liście takie są. O, już jesień pełną parą. O, wyprzedzajcie, wyprzedzajcie. Ogień, lecimy. Nie ma co narzekać. Ale no, kukurydzku w tym roku sypie, powiem wam. Sypie jak wszędzie, ale co z tego? Co z tego, że sypie? Jak dowalili ceny nawozów, no i co się zrobi, jak się nic nie zrobi. Oho, mamy sąsiada. Czy to on? Czy nie on? Ale zobaczymy. Trąbnęli my. Koszą chłopaki też. No i lecimy. My nie śpimy, bagiety jadą, że tak powiem. Kurczę. Trochę będzie dzisiaj męczące to, bo cały dzień zależy, gdzie będziemy jeździć, bo albo będziemy jeździć do Oławy na skup, albo do Górca. Chyba, że do Niemczy jeszcze, ale w Niemczy są ponoć straszne kolejki. Cena tam jest, bo 650 za mokrą. Ale jak się ma stać 4 godziny w kolejce, to chyba podziękujemy za takie coś. Trzeba kosić, kosić, a nie stać. Ogień, lecimy, lecimy. Halo, halo, patrz, ta co tu jeździ. Nie wiem, czy widzicie teraz, czy zaraz będziecie to, o. Case na kołach. O, ale maszyna. A my nad wiaduktem. Mamy jeszcze, jesteśmy przed Domaniowem. To jeszcze chwilę nam zostało, ale no, grzejemy, grzejemy, nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba, no, nie powiem co. O, tu zobaczymy teraz autostradkę. O, ładnie, ładnie. No. To mi kosi. Ogień. No, także dojechaliśmy.
No mówiłem, godzinka z hakiem jesteśmy, także no tutaj mamy już kombajn. Idę porobić jakieś ujęcia, to do zobaczyska. Dziadzia, idziemy na bajery do dziadka. Chodź tu. Ty, a gdzie to ma hamulec? Kurwa, tam klikam, patrzę, kurwa, który to hamulec? Dobra, jadę. O, jak zwykle dzisiaj rano nie miałem czasu. Na pusto jechaliśmy. To na polu trzeba. No cztery, kurwa, dopompowałbym. Dawaj już. Macie słynną danę, kurwa. Nie? Kurwa, mnie wkurwia to. Na 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 na. A umiemy. La la la. Kurwa. No ja cię skręcę. Podplątuj się, chłopaku. A nie mi latać, jakbyś powietrze puszczał. Się pompuj. Jest dipolowa delegacja, przyjechał dziadziu. O kur... Grzejemy pod rurę. Będzie sypany. I jedziemy do nas na bazę sypać to. Jesteśmy już w strzelinie, wracamy na pełno. Powiem wam tak, polskie drogi do wyjebania, ja pierdzielę. No przecież to jest nieraz aż tragedia, człowiekowi się odechciewa żyć, jak jedzie. I cały czas dziura, cały czas dziura, no to przecież to jest niepojęte. I jeździ tak, jedziemy tu. Dawaj tym tirem, gościu. Z C trzeba ruszać, bo to na pewno to był wór. To nikt nie wyprzedzał mi czasu. Cześć, to wuja. Oho, będziemy się mijać tu. Uhu. Jest to teraz? Cisza. Ajajaj.
Zobaczymy, ale ja nie, panowie, ja spierdziulam tędy. No idzie kurwa kierunkowskazu dał, nie widzisz? Aj chuj. Kurwa, penis jebany. I tu transportów, ulala. Oho, 10 ton. Nie, my mamy chyba z 2,5 tonażowniczki. O dobra, on ma ile i też jedzie. Ten to dopiero tam ma nawalony na tej naczepie. No my to przy nim to ojojoj. My przy nim to jesteśmy nic. No i grzejemy. Będziemy mieli teraz ludów Polski. I tam wjeżdżamy na taką fajną drogę, no chłopaku. I tu wjeżdżamy teraz na taką fajną drogę. Super. Ach. Lecimy, nie śpimy, bagiety jadą. U próg. Ja pierdolę. Olala. No. Grzejemy. I mamy. My jesteśmy teraz na fajnej górnej. Ja lubię, wolę takimi drogami jeździć, jak się pierdzielić przez te dziury, bo to. A to nie jest jazda. To. I czasu się traci, i wszystko dostaje pod dupie, bo skaczesz po ciągniku. A tu o, piękna droga, kurde. Piękna sprawa. Tatę nawalił na przyczepy. Nie, dzisiaj tak jest spokojnie. Mnie puścił, żebym sobie jechał, bo jechał. Nie wiem, czy by 20 było. Na dwóch, chociaż. Nie, na pierwsza. Nieraz jak dowali na te przyczepy, to aż człowiek się boi jechać, ale pamiętajcie, nie ma pustych przejazdów. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. No i se śmigamy. Tu mamy doborka. No i z Borka będzie zaś ciulowa droga, ale to chociaż tyle się przejedziemy porządną. Poszli? Jesteśmy w Ludowie Polskim. Stoją! Trzeba ich trąbnąć. Są i oni! Będziecie na filmiku, chłopaki. Akcja, jaki dominatorek ładnie se muci. Kukurytko, ogień! Oparowo, 108. Ale zestaw, o Jezu. Pięknie, dobrze, chłopaki, tak ma być. O, i gonimy, mamy do bazy jakieś 20 km niecałe. Na pewno
oporowo, bez spania, nie? No śpimy coś tam, ale trzeba dzisiaj nam zejdzie, dzisiaj ojejku, dzisiaj będziemy młócić. Ogólnie tam trąbiłem, bo tam jest szkoła rolnicza, mam tam widzów nawet, kurde, i tak myślę, przejeżdżam, może będą tam na tym przystanku stać, patrzę, stoją, szkoda, że ten autobus mnie wyprzedził, bo tak to byśmy ładnie ich zobaczyli, a tak to tak, kurde, przez okno, ale trudno. Za nami autobusem, dogonili nas, tak myślałem. Pałacz mi na... no, pałacz mi na... Zapierdziulamy, ale kurde, wyprzedzi nas ten autobus, czy nie? No nie, no machać pewnie. Radio, tobie podziękujemy, jak jest nagrywane, bo to tak nie ma, tak o. Lecimy. Jaksi. Śmieszna wioska. Oj, no i lecimy. Zobaczymy, zmierzymy wilgotność, ale mi się zdaje, że to będzie miało poniżej 30. Wczoraj nakosiliśmy, mamy tam takie pole, gdzie jest taki teren w miarę że zalewowy, to gdzie już kukurydza ogólnie jest w miarę sucha u nas. Nie ma problemu jakoś, żeby wyjeżdżać. To tam 35 wilgotności. 35,5 to nie mało. Dlatego gnoju nie kosimy. I dzisiaj kosimy tu. Tutaj, no zmierzymy, to pokażę. Ale powinna być w miarę sucha. Zobaczymy. Czy sucha? Sucha ona nie będzie. Sucha to dopiero po suszarni. O. O, mały dzwoni, już dostał info pewnie, że kurde, że jeździł. Tu te samochody ponastawiają, że to jest hit. Co? Już ci ktoś podkablował? No, na źrenicach. Dzwonił mały. O, już pisali do mnie na Messengerze, że przez ludów. Łodź, gumowy właśnie dziury, studzienki. Nieraz omina, nieraz kurde się zagapie czy coś, a to też nie ma co gwałtownych ruchów tą kierownicą robić. I tak właśnie to bywa. My lecimy, nie śpimy. Bagiety jadą. Ogólnie czekamy na Negusa, dzisiaj będzie mały, dzwonił teraz do mnie, to mówi, że przyjedzie na bajerę. To no. To właśnie tak to jest, nie? Mały będzie, to ponagrywamy coś też. Tak samemu, kurde, jeszcze do tej kamery mówię. Nie mogę się przecież, nie wiem nieraz co mam mówić. Tak, to jest takie, to jest co innego jak, kurczę, TikTok. No ale przyzwyczajmy się. Pierwsze vlogi mogą nie być z najwyższej półki, ale doczekamy się tych chwil. Nie wiem, możecie mi napisać, jak wam się podoba, czy jest coś, co mógłbym robić lepiej? Coś takiego. No, gdzie się pchasz tym, kurwa, Audi, smarku durny? Oj, teraz, kurwa, autobus jeszcze. No, chłopaku, ja ci tu nie zjadę. Ty, no, zatrzymałem ci się. Co ja mam ci się do rowu z nim przyjrzeć, że mam wjebać? Chłopaki, weźcie go, ustawcie tam. Ty, no dureń, kurwa, no debil, a to spierda, ale będziesz się wluzał. Kurde, ludzie to mają fantazję, jedzie takim autobusem i co ja mam zrobić z pełnym zestawem, bo na pusto bym mu zjechał. A z pełnym to co, i gdzie ja mu zjadę? No bierz, chłopie. Wow, brawo. Siema.
miał widz. No, także tego. A więc tak, jesteśmy na bazie, dojechaliśmy. Przyczepy stoją, wrowie nie są, także jest dobrze. Nie, żartuję. Tu wuja powinien suszyć. Ale czy suszy? To się zaraz okaże. Widzę, nie ma... nie leci para. To albo już suche. Leci jeszcze, suszy się. O, Heniek! Że to wy zaczynacie zdanie. Hej, new bandito, kurwa, co ci się stanęło? Czy ci się podobało, czy nie? Patrzcie na Henia. Co się tobie stało, kurwa? Cały ujebany, włosy masz blonda, nie tego, jasny gwin. No wyjaśnij, no się nie dziw, no co chcesz? Bardzo dobrze. No tak się robi, jak się... Co, rozszczepiamy i tego, nie? Przecież się i tam w kąt. Tam w kąt? Tak. To cofać, nie? Tak, tak. Dobra. A zmierzyć wilgotność tego? No wie. To zmierzyć. A jak chcesz? Zobaczymy, ocenię pierw sam. No. To będzie miało, że... Dwadzieścia pięć i pół. Ty obstawiasz? No. 27 daję. Ty? Tak. 27. No to teraz chwila prawdy. Kto miał rację? Zaraz zobaczymy. Wejścia 2 i 2, o cię pania, zaskoczyła. Myślałem, że trochę mokrzejsza będzie. Chociaż... O... się ujebał cały. No, dziwne to, że przy czarni robię. Tu widać, która to odgarnie, niech się tylko coś przysapie. Tu widać, która. Wszystko? Pusto tam? Kiprować drugą, ale już teraz pierdzielę, ja nie będę kiprował tak jak on chce, żeby mu cofnął, bo to dla mnie jest głupota, bo każdy ma inną swoją technikę i cofa jak mu się podoba. Narzucanie komuś, masz cofnąć przy tym słupie tak i tak i tak, to jest głupota, bo człowiek się zaczyna mieszać. Ja se pod... o, zajeżdżam tu, niech spróbuję się teraz coś przysapać. I wykipruję mu jeszcze lepiej, jak on mi ma narzucać i ja mam się, kurwa... Już mi to wkurwia nieraz. Każdy ma inną technikę, każdy inaczej sobie radzi. Jeden cofa tak i ma taką myśl, a drugi cofa tak. I tyle, ja pierdolę. Wielka filozofia. O, teraz to akurat ja zjebałem.
No i dobrze, otwieraj, to kiplujemy. Po tą ładowarkę, żeby się podsunął. Ja będę cofał, łamał tą przyczepę i tak wyjdzie to samo. Można przez dynię zanieść na... Co? Ludzie zanoszą. Można, no i ale na chuj, jak on i tak se to ładowarką podsunie? Gdzie mu to wysypie tutaj? Nie wiem, dla mnie to jest takie pierdolenie głupot, że to jest chuj, nie? Złam się pod tym kątem. I tak to zaraz będzie ładował na kosz i tak. Kurwa, w ładowarce siedzi, nie podsunie. Pierdolet. Otwieraj. I co to za różnica, bo nie wiem. Na dół. Jak szczepiać przyczepy, bo trzeba henia. Obaj to kurwa. Trzeba mocnego henia. O kurwa, heniu. Tośmy odjebali, podkładaj i coś pod koło podkładaj, kurwa. Podłóż to. Kurwa. Uff. No. Z takim impetem to zajebaliśmy, że było mocno. No niestety. A? A, kurwa. Ogień w szopie, weź podnieś ten wąż. Ja podjeżdżam. Kurwa. Zara. Kurwa i trzymają obydwoje, próbują zatrzymać, kurwa. Co kurwa, zmęczyłeś się? Co ja? Ten tu i zobacz, czy jest czysty, a nie ty od razu chcesz wczepiać. Masz na to jakoś? W ciągniku? Ty jesz na to. Mam gdzieś. Co? Weź to kurwa, przetrzyj. I witamy, jedziemy z Heniem. Witam serdecznie. Suniemy, piękne widoki, ładne takie. Słoneczko świeci. O, tu jeszcze koszą. Słoneczko świeci, piękna pogoda na kukurydzę, nie? Holand, Hondolis czy nie? Tak. Kurde, za dużo powietrza napompowałem do tej jednej opony, a teraz skaczę, kurde. Fajno, fajno, chłopaki. No i mamy już noc, jesteśmy na polu. Tam po prawej Tomi kosi. Tutaj mamy zatorka. Nie wiem dlaczego on tak cofnął. Wiesz, Marcin. Pani, wyjdź pan z tą talerzówką, kurde. Odjeść. Nie widział chyba, nie, nawet się nie popatrzył. Nie patrzył się cały czas. Nie patrzył. Patrzył, powiedziałem. Tak. No. Tu to mi tnie już. A lata. Kurde, ale ten lekcją w nocy tak fajnie z tą przystawką wygląda. Bez. No i musimy się nawrócić tam na polu, żeby stanąć już sobie do wyjazdu. No na pusto lepiej się nawrócić, nie? Jak na pewno się czachać. Tutaj zaraz powinno być ściernisko kukurydzy. Tam dalej jest. Jasne takie, to się świeci. Nie, Heniek? Nie, ale... jak? Tu mamy Tomiego. Może wyjdę go sobie w nocy ponagrywam. A jak? Raczej wskazane. Nie inaczej. Wskazane, słuchaj, Heniu. Wskazane, wskazane. Raczej nie inaczej. Jak to to że ja cię sunę, o jest. Tu mamy jeszcze, kurde, nie skończymy tego dzisiaj, bo tu mamy jeszcze, ile mamy? No,
16, nie 16, 14 hektarów do wykoszenia.